Świat na głowie, Renata Głowacka, witam Państwa. No, mój świat dzisiaj to chyba stanie na głowie, bo moim gościem jest Maciej Maleńczuk. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Właściwie, jak to było? Mirosław Maciej Maleńczuk. Mirosław Maciej Maleńczuk, tak mam w dokumentach. To Maciej sam sobie dopisuje, generalnie ochrzczono mnie jako Macieja, ale w dokumentach pisano Mirosława. I wszyscy na mnie i tak mówili Maciek. Ten Mirek mi się kojarzy ze szkołą, w której nie odnosiłem sukcesu. To go zostawmy. Wyrzucamy Mirka. Ja bym dzisiaj chciała pokazać troszkę twoich starych przebojów, porozmawiać o najnowszej płycie, ale przede wszystkim porozmawiać o tobie. No, zaczynaj. Robiłam dokumentację, wiem, że jesteś miłym i uczynnym człowiekiem. Masz swój ulubiony sklep muzyczny. Pewnego dnia przyszedł tam młody człowiek z wiolonczelą. Aha. Niedaleko jest lutnik. Nie wykluczałem. Ten młodzieniec się pomylił, chciał naprawić wiolonczelę. I siedzący i popijający kawę Maciej Maleńczuk mówi: pokaż ją. Poprosił o śrubokręt i w mig tą wiolonczelę naprawiłeś. Bo miał nóżkę bardziej, no, tak? Coś mi się teraz przypomina. I miałem już do czynienia z kłopotami tego typu z nóżką i naprawiłem nóżkę. No. I teraz on, odbierając tą wiolonczelę od ciebie, mówi tak: Boże, nikt mi nie uwierzy, że wiolonczelę naprawił mi sam Maciej Maleńczuk. No, szukać lutnika, żeby nóżkę? No, tam, ale to już teraz umie. No. No, ale mogłeś tego nie zrobić. A patrz, Brahmsa gra, a nóżki nie umie. No, tak to czasem zostawić. Jest. Ale czy ty w życiu jesteś takim uprzejmym człowiekiem? Lubisz pomagać ludziom? To znaczy, oczywiście staram się taki być. I oczywiście tak, puszczam pieszych. Jestem grzeczny, dość grzeczny na drodze. Jak widzę kogoś, kto leży, to próbuję go podnosić lub przynajmniej zapytać, dlaczego tak sobie leży, bo to różnie bywa, nie? Wielokrotnie ludzie, których podnosiłem, tak bardziej życiowo, nie? Nie odpłacali mi się tym samym, tylko czymś odwrotnym. I w sumie dużo bardziej z tego, co zdążyłem się zorientować, szanują mnie ludzie, których trzymałem na dystans, niż ci, którym dawałem kasę, mówiąc krótko. Czasem człowiek musi się sam podnieść. No. Żeby były jakieś rezultaty, ale... Ale tylko przyjaciel może cię zdradzić. Każdy inny ma do tego pełne prawo. A on mieszkasz może. Na wsi. Mieszkałem. Masz tam... Mieszkałeś? Tak, ale mam bardzo dużo wspomnień. 10 lat. W tej chwili mi troszeczkę obrzydło to z przyczyn politycznych i społecznych, ale faktycznie poznałem polskiego wieśniaka dość dobrze. Człowieka wsi, no nie? Chłopa. Zresztą napisałeś o nim piosenkę. Pogadać. Możemy o polskim chłopie pogadać. Ale miałeś kontakt z ludźmi, czy uciekałeś od ludzi? Nie, no miałem kontakt z ludźmi, trudno nie mieć. To jest jednak, wiesz, chodziłeś z nimi na wódeczkę, rozmawiałeś, czy nie? No z tą wódeczką to oni sami przychodzili i też byłem na początku jakby no, takim miejscowym, nie że błaznem, ale atrakcją turystyczną. Czekałem, aż to minie, no w końcu to minęło. Psy przestały na mnie szczekać. To był ten moment, w którym zrozumiałem, że już tutaj mieszkam, ale to było po paru latach. I oczywiście mam dużo przemyśleń na temat polskiego chłopa, jego odruchowej prawicowości pewnej i tak dalej. Jednocześnie zdecydowanie obracam się w środowisku ludzi, którzy są bardzo często prawicowi, mimo tego, że ja nie jestem prawicowy, ale pewną odruchową prawicowość Polaka rozumiem i toleruję ją. Mamy taki zły okres dla muzyków. Ty, zwierzę sceniczne. Powiem ci, że to jest... No. No właśnie, nie brakuje ci koncertów? Znaczy, bardzo mi brakuje. Z drugiej strony oczywiście też mój organizm troszeczkę podziękował. Bo jednak prawda jest taka, że jak grasz 100 koncertów rocznie, to przynajmniej z 50 razy jesteś na bani, nie? Jeżeli nie 100 razy, bo są tacy... No ale jak nie grasz, to nie świrujesz? No, to znaczy, wiesz, są dwa rodzaje muzyków. Ci, którzy wykorzystali pandemię do tego, żeby odrobić zaległości, na przykład tak jak mój kontrabasista, zresztą ja też trochę, ja też również, że mam jeszcze to nieprzećwiczone, jeszcze tego Brahmsa nie zagrałem, jeszcze tam co, wiesz, i wykorzystywali ten czas, który dostaliśmy na to, żeby doskonalić swój instrument. I są też tacy, którzy nie mając joba, nie ćwiczą, nie mają kontaktu z instrumentem. I potem jak już ten job przychodzi, to nie umieją na nim znowu grać, bo wyszli z wprawy. Więc mamy tutaj dwa rodzaje i zastanawiam się, którzy z nich tak naprawdę jakby w momencie, kiedy już dojdzie do tego, że zaczniemy znowu grać,
którzy z nich zostaną na placu boju? Czy ci, którzy nie ćwiczyli, czy ci, którzy ćwiczyli na instrumencie? O, to jest pytanie. Wiesz, ja pytam ciebie, czy tobie nie brakuje, ale brakuje tych koncertów też nam. Koncertów brakuje, ale można zawsze uzupełnić jakieś zaległości, czy to instrumentalne, czy to rodzinne, czy to zdrowotne. Ale teraz tobie i ja sobie też. Przypomnijmy sobie rok 2014. Wystąpiłeś na rynku w Gorlicach. Zobacz te tłumy wpatrzone w ciebie. Dawna dziewczyno, dzisiaj spotkałem cię. Dawna dziewczyno, spojrzałem dzisiaj wstecz. Dawna dziewczyno, masz oczy pełne łez. Dawna dziewczyno, gdzie tamten przepadł bez. Dlaczego dzisiaj, właśnie dziś spotkałem ciebie, przecież dziś już nas nie łączy nic. Pamiętam, jak pragnąłem spotkać ciebie gdzieś, niby przypadkiem wpaść na siebie, czemu tak nie dzieje się? Lecz właśnie dzisiaj, kiedy nic już nie jest tak, z twoim przecina się mój szlak. Ktoś komuś śnił się co noc, ktoś czyjeś imię szeptał w kąt. To twoje imię i to ty zatrułaś komuś sny. W mokrej pościeli miotał się, a potem marzył cały dzień, że tylko ciebie chcę. W mokrej pościeli miotał się, a potem marzył cały dzień, że tylko ciebie chcę. Szanowni państwo, przyszedł czas, żeby pokazać zespół. Ci wspaniali muzycy już dawno mogli wygrać jazz. Czemu tego nie robimy? Bo nie chcemy umierać na suchoty. Jednak był kiedyś taki gatunek. Był kiedyś gatunek muzyki zwany jazzem. Jesteś gwiazdą. Brakuje ci tego uwielbienia? Bo przecież... Nie, ja nie jestem do tego w ogóle przyzwyczajony. Uwierz mi, no to uwielbienie... No, cię kokietujesz mnie teraz. Nie, naprawdę nie. Wystarczy zobaczyć, jak ciężko trenują na przykład olimpijscy sportowcy. Są ludzie, którzy naprawdę ciężko pracują na swój sukces. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o poziom syfona, to polscy politycy mają go po prostu, nie wiem, kilkadziesiąt razy więcej. Powiedziałeś o ciężko pracujących sportowcach, ale ty... Też nie miałeś łatwo. Zaczynałeś na ulicy. Nie miałeś nic. Gdybym teraz wyszedł na ulicę i znowu coś zagrał, to dostałbym mandat za zgromadzenie, tak jak wtedy. No dobrze, ale wtedy nie było mandatów, ludzie się zatrzymywali. Myślisz, że zawdzięczałeś to, nie wiem, dobremu głosowi i aparycji? To, że wtedy... Czy masz coś? Tak, no, słuchaj, ja byłem grajkiem zainteresowanie. Takim, wzbudzałem zainteresowanie. Dlaczego byłem myślisz? Byłem grajkiem nietypowym, nie? Grałem własne utwory. I przez jakiś czas oczywiście było to jak dla ludzi atrakcyjne. Ja mogłem się też wyrobić, trochę czegoś tam nauczyć, w jaki sposób tych ludzi dookoła się gromadzić. Bo no, tak, na początku tak było, że zawsze stawali, bo to w ogóle coś było nowego. A potem no to, że to znowu ten sam. To już się przestali tak zatrzymywać. Ja się musiałem zastanowić, jak ja mam to zrobić, żeby oni stanęli. Żeby oni mi zrobili ten wianuszek dookoła mnie, żeby wzbudzić zainteresowanie. I zacząłem mówić do tych ludzi. Ta piosenka powstała z tego powodu, że tego i tego dnia przyszła do mnie milicja i tarara. I zacząłem robić takie zapowiedzi i to przynosiło dobre efekty. I tak spędziłem 10 lat swojego życia. Moim zdaniem o dobre 5 za długo, ale no takie były czasy, jak zacząłem w 80. tam pierwszym, drugim, to przez całe te 80. lata nie byłem za bardzo w stanie tej kariery zrobić, żeby jeździć, grać jakieś koncerty, gdzieś się załapać, nie wiem gdzie za bardzo i tak dalej. Były takie próby, w dworku też robiliśmy próby z Pudelsami oczywiście. I to w sumie były koncerty, no Pudelsi na ulicy nie grali, tylko Pudelsi grali festiwale i tak dalej. Więc oczywiście z dworkiem mam bardzo dużo wspomnień z Pudelsami i z całą tą
z całą tą otoczką, jaka była wtedy, no na przykład to, że były dostępne instrumenty. Przychodziło się na próbę bez własnego instrumentu, tylko instrument był jakby ogólnie dostępny, zdezelowana gitara i również zdezelowany bas, który to ciągle grało. I tak to wyglądało. Bo tu najpierw była to... grupa Dupont, z tej tak grupy jest. Pudelsi. Myślę, że jak Andrzej Bieniarz nas ogląda, słucha to... Poprawiłby nas i powiedziałby Dupont. To by się uśmiechł. Dupont. 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 Tu przecież występowała Kora. Tak. Do dziś pamiętam płytę Kora Pudelsi, Bella Pupa. Tu się dobrze gra, no. Tu jest dobra atmosfera, tutaj dużo, tu było dużo jazzu kiedyś też. Dlatego nawiązujemy do tego i chciałabym stworzyć podobny jazz klub Dworek, jak kiedyś tu działał. No, ja bym przychodził, na pewno. No to już cię zapraszam. No na pewno bym przychodził, może nawet z saksofonem. Wrócimy do saksofonu. Wrócimy. Pandemia to jest taki okres, kiedy człowiek ma trochę więcej czasu. No. Czy twoje relacje z rodziną się, ja nie powiem poprawiły, tylko czy poświęcasz rodzinie teraz więcej czasu przez to, że nie wyjeżdżasz, nie koncertujesz? Nie chcąc, tak. Naprawiłem w dużej mierze relacje rodzinne. I tak dalej. Więcej się dowiedziałem o życiu swoich córek, które jakby są już dorastające i one niechętnie się dzielą jakimiś szczegółami ze swojego życia. Zachowują to dla siebie, nie? Więc więcej teraz już wiem. Nie? Ale generalnie jedna, najmłodsza moja córka powiedziała, że z rozmów ze mną dowiaduje się o wiele, wiele, wiele więcej niż z całego pobytu w szkole. Także dostałem taki komplement. W jednym z wywiadów przyznałeś się, że faworyzujesz tę średnią. Tak. Podobno jest doskonała w ortografii. Tak, zawsze możemy na ten temat podyskutować. Rozwiązujemy razem krzyżówki, ma taki umysł analityczny. I jest, no, jest kobietą, przez co nie zawsze też możemy się dogadać. Pewnymi, no dziękuję. Pod pewnymi względami. Spróbuję dorównać. Jeżeli chodzi o takie codzienne współżycie. Natomiast intelektualnie zdecydowanie ona, z nią mam lepszy kontakt. A najstarsza? A najstarsza jest jednocześnie, ma silne skłonności przywódcze, studiuje robienie filmów i jest strzelcem, więc to jest taki, postrzelona jest. No. Także to tak wygląda. Najmłodsza jest najbardziej artystyczną z kolei, ma duszę najwięcej. I to jest ciekawsze, bo jest najbardziej odklejona i wszyscy mówią, że jak nikt nie widzi, to chodzi po suficie. Natomiast jako jedyna i jako najmłodsza zaczęła zarabiać własne pieniądze poprzez internet, robiąc jakieś rysunki komuś, jakieś takie rzeczy. No. Ale wy nie jesteście taką rodziną muzykującą przy kominku? Nie. Ja mam dziurę swoją i idę do dziury. Nie muzykuję przy kominku. Nie. To... No ale one śpiewają? Słuchaj, ale każda sobie wszystkie... Rita chodzi na chór, wszystkie mają słuch. Wszystkie mają słuch, ale kiedy próbuję zainteresować, może byście spróbowały swoich sił w showbiznesie, bo jest to miejsce, gdzie teoretycznie, jeżeli się odniesie sukces, można szarpnąć całkiem niezłe pieniądze. To raczej nie widzę tutaj entuzjazmu. Raczej gdybym może zabrał. A żadna z nich po matce nie chce być artystką? Artystką znaczy, że co, muzyk to plastykiem. Nie artysta? Plastykiem, przepraszam. Raczej wszystkie idą w tą stronę, przynajmniej w tej chwili. Najbardziej Elma, bo sprzedaje rysunki już. Także raczej w tą stronę. No, Rita chodzi na chór i raczej ma umysł ścisły, to się skończy jakimiś takimi studiami. A ty typu, jesteś takim ojcem, medycyną, że im pozwala na wszystko? Mówisz im, jestem z was dumny? Nie, że dumny to nie, ale też nie zabraniam niczego. Nie wstawiam jakichś motywujących gadek, ani czegoś takiego. Raczej jestem całkowicie liberalny tutaj, wiesz. No, poza tym, wiesz, jesteś w stanie pokonać 4 kobiety na chacie. Nie za zbytnio. Trzeba się przystosować, czasami położyć uszy po sobie. Słuchaj, a one mówią ci, że są z ciebie dumne? Wypominają ci różne okresy w twoim życiu? Nie, poskarżę się, jak tylko przyjdę do domu. Dlaczego nie mówicie, że jesteście ze mnie dumne? Nie, czasem, raczej mam wrażenie i czasami się wypytywałem, czy czasem nie są szykanowane z mojego powodu w jakiś sposób. No i? Bo ja mam naprawdę dużo wrogów. To no raczej nie, raczej są, odpowiedź jest taka, że raczej koleżanki są fankami niż... A mówią tak jak ty wprost? Takie prawdomówne? Raczej tak. Czy ty jak siedzisz w domu, to chodzisz w kapciach, w dresie, czy zawsze jesteś tak elegancko ubrany? Nie, jakbyś czekał na gościa? Chodzę na sportowo, tak. Chodzę w dresie. Ale jesteś luzakiem w domu. Zdecydowanie.
Specjalnie się ubrałem na wywiad, no widzisz, wiedziałem, że będę filmowany. Nie chodzę tak na co dzień, po ulicy też nie. A ćwiczysz codziennie? Dbasz o siebie? Tak. Ćwiczę codziennie, mam 60 lat. Tak, ale ja nie zapytałam, czy ćwiczysz śpiew, tylko czy w ogóle ćwiczysz tężyznę fizyczną. Ćwiczę tężyznę fizyczną, dbam o siebie, nie mam nadwagi lub bardzo niewielką. Mam 60 lat. I nie masz jeszcze 60 lat. Czynnie uprawiam kajakarstwo. O! Między innymi. Ale śpiewasz, dbasz o to, że... No wiesz, zacząłem nawet robić solfeż. Doszło do tej sytuacji, w której nagle się okazuje, że ja tam po roku nieśpiewania mam koncert. I tam prześpiewałem przez 4-5 piosenek i złapałem zadyszkę. Myślę, olala, coś z tym trzeba zrobić. I wjechałem na internet, znalazłem tam bardzo fajne różne ćwiczenia wokalne, różne rulady. Nie? No, a jakie to są skale ćwiczenia? Chromatyczne. Nie chcesz teraz takie pokazać. No jak ci pokazać? La 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 la. I pół tonu wyżej. La 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 la. I tak jedziesz całą skalę przez 3 oktawy do góry, a potem w dół. No to zajmuje ci to około 15 minut. Potem następują skale tam lidyjskie, molowe, durowe. Jak tam 40 minut coś takiego wytrzymasz, bo to nie jest też łatwo wytrzymać, nie? No to faktycznie czujesz, że ten głos zaczyna wibrować i tak dalej. I że być może powinienem to już wcześniej robić, to bym tak nie fałszował jak na ostatnim filmie. A ty jesteś z tych ludzi, którzy się boją koronawirusa? Czy masz to w nosie? Nie, mam to gdzieś, prawdopodobnie to przeszedłem już dawno temu. Okej. Okay. Znalazłam taki materiał swojego studia. Masz studio nagrań? Tak. Jodłowej, chcesz zobaczyć, jak tam ćwiczysz? Chcę. Góry moje, góry, góry i doliny, mówcie ziemi, córy, z jakiej to przyczyny. Lasy moje, lasy, lasy i jeziora, cóż to są za ludzie? Cóż to za diaspora? Rzeki moje, rzeki, rzeki i strumienie, twarde serca mają, twarde jak kamienie. Pamiętasz, co to za utwór? Oczywiście. To jest piosenka dla Marka Jackowskiego. Marek Jackowski robił płytę i zwrócił się do mnie z prośbą, żebym mu napisał tekst. Ale mi nic nie przychodziło do głowy. Czas mijał. Ja nie miałem żadnego pomysłu, nic nie napisałem. A w końcu się okazało, że Jackowski umarł. No i wtedy od razu napisałem. No, taka bieda. Także no, tak to wyglądało i pan Jackowski tego już nie usłyszał. Pan Marek Jackowski. Już tego nie usłyszał. A ja napisałem utwór tak gorzki, jak gorzkie jest nasze życie tutaj w tym kraju. Utwór zatytułowany jest Kraj i myślę, że to jest dobre wprowadzenie do twojej najnowszej płyty, do Klauzuli Sumienia. Klauzula sumienia nakazuje milczeć, ale myślę, że nie będziesz milczał. No właśnie tutaj, bo tak, że ja przygotowałam ten materiał, bo myślałam, że ty dalej mieszkasz na wsi. Aha. Że dalej śpiewasz w tym samym studiu, dalej tam ćwiczysz. Co cię tak zdenerwowało w tej polskiej wsi? W tej polskiej? Znaczy nie tak, że w polskiej wsi. Gdzieś być może potrzebowałem też już oddechu, wiesz, może już za bardzo wszedłem w te gumiaki nagle, wiesz, i tak dalej. Napisałem piosenkę Klauzula sumienia, no wyobraź sobie, bo mówię w ogóle o tym przypadku. Co to w ogóle jest? Czy to jest klauzula prawna? Czy to jest klauzula czego? Że ktoś może mi odmówić sprzedania, nie wiem, środków antykoncepcyjnych w aptece, czy jakichś wczesnoporonnych, czy też jak tak dalej pójdzie, jeżeli się okaże na przykład, że jakiś farmaceuta jest na przykład antyszczepionkowcem. I na przykład celowo zniszczysz szczepionki. Nie sprzedać szczepionki. Ale to jest twoja klauzula sumienia. Mówiąc, że klauzula sumienia go do tego popchnęła. Co poeta miał na myśli? Ja pytam ciebie. Że powstał jakiś bezprawny humbug, który nazwano klauzulą sumienia. Który pozwala ludziom
no, do pewnego stopnia przekraczać prawo i decydować za ich sumienie. No, no, to, że ktoś przychodzi po prezerwatywa, a ty ktoś drugi mówi, nie panu, ty będziesz, bo moje sumienie tego zakazuje. No przecież to jest chore. Tak nie może być. Jakiś bałwan, któremu udało się skończyć farmację, będzie decydował o moim sumieniu. No takich cudów to nie ma i nie będzie. I dlaczego, jak to jest możliwe, że coś takiego się wprowadza? Kto to wymyślił? Prawdopodobnie Kościół, który ma tyle na sumieniu, że powinien się natychmiast rozwiązać i oddać w ręce prokuratury. Ta płyta to 12 takich protest sągów, bo ty powiedziałeś, że jako poeta nie możesz milczeć. Jako poeta nie mogę milczeć. To samo przed laty mówił Iwan Turgieniew. Jest to po prostu jakby nakaz, czuję wewnętrzny nakaz, imperatyw, żeby coś powiedzieć. Sam bym chyba tego nie chciał słuchać, co śpiewam, powiem ci szczerze. Rozumiem ludzi, którzy mówią, a Maleńczuk znowu z tą polityką wyjeżdża, ja już nie mam do tego głowy, już mam dość tej polityki i tak dalej. No taka prawda. Piosenki wcale nie są polityczne, piosenki są społeczne, obyczajowe. No i po prostu, no, jakby to powiedzieć, ale jakby to powiedzieć, że nie powiedzieć brzydko, no. Jak inaczej powiedzieć dupowłas, powiedz mi. Jak to się inaczej nazywa? Koniunkturalista? Dawno już nie widziałem tylu koniunkturalistów w naszym kraju. Ale takich ci, o których piszesz, to mogą też powiedzieć dosyć polityki, ale oni często mówią, to ten alkoholik, ten narkoman, jakie on ma prawo, żeby do nas mają rację. To był mój błąd. Powinienem być kryształowo czysty, ale się nie udało. Nie wiem czemu. Nowi Polacy, skąd wzięli się tacy? Nagle na tacy coś dostał pod nos. I choć kołaczy nie ma bez pracy, kołacze Polaczek i zasila trzos. Brzuch swój za darmo napełnia złą karmą, pcha się w kolejce po tani los. Za całą tą egzystencję marną, jak psu, każą dać mu głos. Daj głos dziewczyno, daj głos chłopaku, dobry Polaku, to oni są źli. Pokaż tym wyszczekanym saniakom, że rządzisz i to właśnie ty. Podnieśmy go z kolan, stanie po zasiłek, niech wyjdzie z nędzy, by świadectwo dać. Narodową dumę wciskają na siłę, byś mógł z godnością zapomogę brać. Tak poniżenie zmienia się w pogardę. Bóg jest potrzebny, gdy jest bardzo źle. Honor, gdy wróga, ty trzymasz wartę. Ojczyzna, gdy zagraża jej klauzula sumienia, nic tutaj nie zmienia. Cóż bardziej własnego nad sumienie masz? I własne winy się tutaj ocenia. I sam ze sobą tu grasz. Dajcie mi tego, co sumienie owe stworzył klauzulę ów nowy twór. Nie także wspólne jeszcze narodowe karmi teozoficznym stekiem bzdur. Z której to narady, jakie tam nakłady, czy ich tak pilnie wysłuchują rad. Obrady, obiady, spiski, a i zdrady, z Bogiem na ustach i wizją grad. Kto im robi to, czym zniewala niczym ki? Jak udaje się im na złe i dobre splątać w jednym złym? Powiedz mi, kto im robi to, czym zniewala niczym ki? Jak udaje się im na złe i dobre splątać w jednym złym? Daj głos dziewczyno, daj głos chłopaku, dobry Polaku, to oni są źli. Pokaż tym wyszczekanym cwaniakom, że rządzisz i to właśnie ty. Podnieśmy go z kolan, stanie po zasiłek,
Niech wyjdzie z nędzy, by świadectwo dać. Narodową dumę wciskają na siłę, byś mógł z godnością zapomogę brać. Wiesz, że tak powiem trywialnie, no dowaliłeś wielu grupom społecznym na tej płycie. Tak? Na przykład komu? Policjantom. Dowaliłem? Mhm. Ja się wręcz schyliłem. Ty się chyba litujesz na tym. Ja się zlitowałem. Ja się zlitowałem, bo wyobraziłem sobie, nagle sobie uświadomiłem, że jak on tak stoi w tym kordonie i pilnie tego domu Jarosława, to się wytnie. To gdzie on sika? Gdzie on je? Czy on w ogóle, gdzie on te wszystkie potrzeby jakby i tak dalej, nie spełnia ich. On musi trwać. Dygresja. Wiecie, co to znaczy trwam? Tadeusz Rydzyk wam. I pozdrawiamy służby mundurowe, które wielokrotnie zatrzymując mnie na przykład za jakąś nazbyt szybką jazdę samochodem, czy najczęściej za to, no nie? Najczęściej na tym polu się spotykamy, choć nie tylko. Zawsze mówili, panie Maćku, kiedy pan o nas coś wreszcie napisze? No to macie. Proszę bardzo. Ale myślisz, że takiej piosenki chcieli? Ja myślę, że oni się po prostu zmagają z tym wszystkim, co jest w tej piosence na co dzień. Że cały ten podział, jaki jest w kraju, odbija się bezpośrednio na nich. Bo to tak jest. I nie wiem, czy kiedykolwiek było inaczej, ale przecież gdzieś w tym zażółwiowanym jakby funkcjonariuszu, gdzieś wewnątrz kołacze się jakieś tam może zbolałe serce. Kto wie, może nawet jakieś wiersze pisze do szuflady. Nie, ale po prostu normalny człowiek, który ma podnieść rękę. Zwykły człowiek, tak jest. Na kobietę. Bo dostaje taki rozkaz, no a rozkaz jest rozkazem. Więc tutaj jakby on jest, jakby jego sumienie jest czyste. Tak samo on się jakby od razu na dzień dobry wyspowiadał. W związku z tym może to robić. Teraz się mi na baczności. Kiedy było inaczej? Jak byłem młody, ganiałem się z policją po ulicy. Byliśmy dużo bardziej agresywni niż współcześni demonstrujący. Bez porównania. Nie wiem, czy mniej ryzykowaliśmy. Chyba nie, bo ryzykowaliśmy więzienie, w końcu, do którego ja w końcu trafiłem. I wielu z nas trafiło za te rzeczy, ale nie za te uliczne awantury, które myśmy urządzali w tamtym czasie. Gdzie naprawdę było grubo i podpalanie suki było i były takie rzeczy. Ale wyjaśnijmy, w więzieniu siedziałeś za to, że nie chciałeś iść do wojska. W więzieniu siedziałem za odmowę służby wojskowej, ale generalnie to mam wrażenie, że otrzymałem tą karę za ogólną krnąbrną postawę, którą prezentuję do dzisiaj. Nie jeden znowu chciałby mnie przed sądem widzieć i moją krnąbrną postawę, moje rogi piłować i nie jeden już próbował, jeszcze się żadnemu nie udało. Ale mówię, teraz miej się na baczności, bo nie podobało mi się to, co mówisz o kobietach. Ups. No. Nie możesz tak generalizować. Słyszałam, jak ty powiedziałeś kiedyś... Ja byłem młody, jak miałem 18 lat, byłem skończonym feministą. Uważałem, że kobiety to jest lepszy gatunek człowieka i tak dalej. I tak powinno zostać. Nie zostało. No ale skąd taki... skąd takie twoje twierdzenie, że kobiety do 25 roku do życia... Do 26. Okej. Nie, że 26 to już zaczęła się zastanawiać. To już jest za późno, no tak. O co chodzi? No bo po prostu to jest moment, kiedy kobieta, dziewczyna przemienia się w babę. I nadal twierdzę, że takie coś jest. I wszystko zależy od tego, co ma w głowie. I pod tym warunkiem być może człowiek jest w stanie z nią wytrzymać. Ale najczęściej za wiele głowy nie mają. A czas ucieka. I one to wiedzą, one to czują i robią wszystko, żeby zdeptać swojego faceta, żeby zrobić z niego przegrywa, udowodnić mu, że jest do niczego. I co prawda nie osiągają jakichś wielkich sukcesów w takim ogólnym życiu, ale w domu to ona ci już pokaże, kto tu rządzi. Maciek, patrzę na ciebie i tak mi się wydaje, czy to, co mówisz o kobietach, to nie jest skutek jakiejś nieprzepracowanej... Oj, ja przepracowałem, uwierz mi. ...twojej życiowej sytuacji. Właśnie przepracowanej. Oczywiście kochamy kobiety, tak? Bez kobiet nie byłoby jakby, czym byłby artysta bez kobiet. I tak dalej. No oczywiście, że tak. Oczywiście byłem kiedyś feministą, to prawda. Uważałem, że kobieta to lepszy gatunek człowieka. Wróćmy do tego. Ja w ogóle się z tobą nie zgadzam. Nie zgadzasz się, że kobiety robią piekło w domu? Słuchaj, kto stworzył ci dom? Masz cztery wspaniałe kobiety w domu.
Ja nie mówię teraz o swojej żonie, bo ale myśmy już swoje przepracowali. Ja mówię o młodych ludziach. No, ale masz o ludziach młodych, córki. którzy dopiero zaczynają ze sobą być. I kompletnie tego nie potrafią. Ani facet nie umie być z kobietą, ani kobieta nie umie być z facetem. Dlaczego? Bo się tego nie nauczyli w domu. Dlaczego? Bo w domu jest piekło. Wzdęcie godnościowe. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Jak można mieć wzdęcie godnościowe, stojąc w kolejce po 500+. No tak właśnie stoi. Przecież no, on właśnie stoi jako właśnie wyklęty rycerz, huzar, prawdziwy Polak, patriota, katolik, czyli z gruntu człowiek dobry. No tylko po prostu nie ma kasy. Wszystko się zgadza, kurczę, jakby jeżeli chodzi o poziom dlatego mówię, że to jest wzdęcie, że to jest puste w środku. Że wystarczy gdzieś po prostu wsadzić szpilę i całe to wzdęcie umyka i zostaje po prostu przegryw, który stoi w spranym dresie po zasiłek. I udaje patriotę. To przynajmniej tak mówi, ale w momencie, kiedy przychodzi do płacenia podatków, to znika. To kolejny temat na płycie. Wprowadzimy go teledyskiem Rycerz Maryi. Żądamy prawa do zabijania i w tej materii do swego zdania naszego sobie ktoś dziurę wierci. Żądamy publicznej kary śmierci. Wszyscy co ojczyznę do nas zrujnowali, równo na belce by zaglądali. Temu za jest to wiersze ubliżę, jak było wypalimy znak krzyża. Zajrzyj do niemal każdej szuflady, księga w niej dobre rady, jak kamienować, jak wyłupić oko. Ci starożytni byli jednak spoko. Tak się zagłębiasz w biblijną lekturę, tam Boża rózga rozdziera skórę. Kraty batu dręczenia, tam klątwy do siódmego pokolenia. Wciele się gęsto krwią spływają zdrajcy, lepsze od fizykę o i majcy, jak kamień młyński zawisał szyi. Myśl, zostanę rycerzem Maryi. My wam damy wolność z powrotem do klatki. Heja chłopaki, zróbmy tu jatki. Niebiescy żołnierze, Maryja ich strzeże. Udzielam im wierzę, rycerze. Teledysk został zrealizowany w Teatrze Słowackiego. Przyzwyczaiłeś Dziękuję, nas do pozdrawiamy. Tego. Pozdrawiamy. Bardzo ładny teledysk. Pozdrawiamy ekipę ze Słowackiego i pozdrawiamy też zespół Pod Budą, który później tam wlazł i zrobił sobie tam koncert tej samej scenografii. I ty przyzwyczaiłeś nas do tego, że zawsze siedziałeś z gitarą tu. No.
Nagle wstałem. Tak, pomyślałem, no. Pomyślałem sobie, że wstanę, że w ogóle ruszę się trochę, chcę zmienić troszeczkę oblicze swoje w tej chwili już. Nasiedziałem się z tą gitarą. W tej chwili mam bardzo fajny zespół, który nam, no po prostu na poziomie jazzowym, nie? Prawda jest taka, że wcale nie jest powiedziane, że jazz jest czymś trudniejszym niż piosenka. Na pewno nie jest. Na pewno piosenka, przynajmniej te, które ja proponuję, jest co najmniej tak samo trudną formą jak jazz, a może nawet trudniejszą, bo bardziej zamkniętą. Także bardzo serdecznie pozdrawiam moich muzyków, którzy umieli zamknąć się w mojej formie i jednocześnie reprezentują nadal jazzowy poziom, co jest rzadkością. Podobno jesteś autorem scenariusza do tego telewizji. Tak, jestem autorem scenariusza, również autorem piosenki. I w ogóle śpiewam, tańczę, dziecinę, jestem mrówką renesansu. Dobrze, odwlekam zadanie pytania, kim jest Rycerz Maryi? Rycerz Maryi jest obecnie jakiś 35 do 40-letnim prawicowcem, który no, na swoje nieszczęście i też być może nie powinien tego robić, sięgnął po Biblię. No i w tej Biblii wyczytał różne fajne dla siebie kawałki o upływaniu oczu, o klątwach do siódmego pokolenia, o biczowaniu, o batorzeniu, o wykańczaniu całych grup ludzi. I spodobało mu się to. Stwierdził, że ta starożytność nie jest taka zła. Nie dotarł do niego przekaz we właściwy sposób, tak? Do tego stopnia, że no, polski kościół urządził mu możliwość właśnie wyładowania tej swojej jakby tych wszystkich swoich energii, dając mu do ręki prawdziwy tam 1,5-metrowy miecz i stać się Rycerzem Maryi, czyli jakby organizacji, którą polski kościół chyba sam wymyślił, Rycerze Maryi. Jest to organizacja, która funkcjonuje przy polskim kościele. Dla kogo jest ta płyta? Przecież ci, o których piszesz, to tej płyty nie kupią. Ja tak, dokładnie, no. Dokładnie. Ci, którzy są inni, też nie mają ochoty o tym słuchać. Nie? Znaczy, bo wiedzą. No, pewnie większość się z tobą zgadza. Chyba najbardziej, wiesz co, wydaje mi się, że ta płyta jest chyba najbardziej dla kolegów muzyków. Patrzcie, jak fajnie zrobiliśmy gitary, czy takie tam rzeczy. No teraz to żart. No, tak najbardziej jakby, przecież teksty pisze się w samotności. W końcu je tam dopracowujesz i masz. Natomiast cała reszta, cała ta oprawa muzyczna, to jest najwięcej pieprzenia. Siedzi się w studiu i się kombinuje, jak zrobić, żeby ten akord dobrze brzmiał i tak dalej. Zapominasz o całym tym przekazie, który masz tam w tekstach. Zastanawiasz się nad prawą, nad warstwą muzyczną, nad warstwą techniczną. To, co powiedział kiedyś Jasiński, dżentelmeni nie rozmawiają o treści, dżentelmeni rozmawiają tylko o formie. I najbardziej mnie zajmowała forma, jak te teksty ubrać, tak? A dopiero potem się okazało, że znowu ktoś się obraził, zamiast docenić gitary. Chciałabym o saksofonie teraz porozmawiać. Z przyjemnością. No skąd taki pomysł? No, najmłodszy już nie byłeś, jak postanowiłeś grać. No więc ze 40 parę lat. No. To znaczy ja wcześniej oczywiście miałem jakiś kontakt z instrumentami dętymi, nie byłem całkowicie w tym głupi. Natomiast stwierdziłem w pewnym momencie, że nie zrozumiem nigdy do końca jazzu, a jestem wielkim fanem jazzu i umówmy się, że znam się na tym. Nie zrozumiem do końca Coltrane'a, nie zrozumiem do końca saksofonistów i w ogóle jazzu, jak sam nie opanuję tego instrumentu. I raz na zawsze stwierdzę, czy to jest łatwe, czy trudne. To znaczy powiem tak, dlatego, który już umie, to jest bardzo łatwe, a dlatego, kto jeszcze nie umie, jest całkowicie niewykonalne. Dzięki temu na przykład zostałem fanem między innymi Dextera Gordona, czy na przykład Stana Getza, których wcześniej słuchałem bardziej tak jakby jak muzyki do windy. Ale w momencie, kiedy próbowałem później zagrać to, co oni grają, zwłaszcza jeżeli chodzi o Dexiego, bo jeżeli chodzi o Coltrane'a, to nikt nawet tam nie ma co próbować podjeżdżać, bo to tak jakby się chciał ścigać z Ferrari. Nie dogonisz Trejna. Natomiast wydawać by się mogło, że Dexter Gordon grał kurde łatwe kawałki. Nie są łatwe. Nie są łatwe i bardzo trudno jest na saksofonie grać rytmicznie. Bo saksofon jest z natury swojej płynącym instrumentem. No nie? Łatwo jest zagrać baladę, coś wolnego, ale w momencie, kiedy wchodzi coś szybkiego... Ale nie masz potem problemów z wyborem saksofon, gitara? Nie są zazdrosne te instrumenty? Są bardzo zazdrosne. Dziś już wiedząc, jaki jest saksofon, czym jest saksofon, jak straciłem przedni ząb i tak dalej, no bo niestety takie rzeczy są, jak, no nie? To musisz mieć dobre zęby. Teraz już mam. Ale myślę, że zrekompensowało ta utratę zęba, zrekompensowało to,
że na koncertach musiałeś być trzeźwiuteńki, bo nie da się grać na saksofonie. Kariera Muniaka przeczy temu. Oraz myślę, że nie jedna kariera temu przeczy, choćby Stana Getza. Natomiast oczywiście w moim przypadku faktycznie tak jest. Jako wykonawca piosenek mogę być pijany. Zrobię cały koncert po pijanemu i będzie bom. Natomiast nie jestem w stanie grać na saksofonie po pijanemu, ponieważ być może za późno zacząłem i to jednak cały czas przez ten mózg przechodzi. Nie idzie to tylko przez mięsień, tak jak jest już wiesz, w innych przypadkach. Tylko cały czas to przez tą głowę mi musiało iść. Do pewnego stopnia co jakiś czas muszę sobie zadąć w saksofon. To jest jakby potrzeba też organiczna. To nie jest tak do końca, że... To oczywiście było to w tym sporo ambicji, udowodnię wam, że potrafię. Właśnie. I udowodniłem. Mam złotą płytę w jazzie, a nawet masz. Chyba... Jazz for Idiot. Tak. Ale tak. To też jest przewrotność, bo nie każdy wiedział, że to jest nazwa zespołu. No, ja tego wcale nie robiłem. A tak, bo to była nazwa, tak, bo to była nazwa zespołu, ale wszyscy płytę... zrozumieli jako tytuł, że Maciek Maleńczuk gra Jazz for Idiots, co jakby liczyliśmy na bardzo dużą widownię. No bo jeżeli Jazz for Idiots, to spodziewamy się tłumów, tak? No ale kto się chce przyznać do tego, jak, że jest idiotą? Przychodzili ludzie, uwierz mi. I w ogóle ta płyta się podobała. Znaczy, generalnie to było na zasadzie takiej, że wybiorę w miarę ładne melodie. Że to było ładne. Nie będę udawał, kurwa, Coltrane'a i nie będę grał free jazzu, bo idiota mi tego nie kupi. I kupił. Mam fragment z tej płyty. Posłuchasz? Proszę bardzo, chętnie. Strasznie długi ten saksofon. Jestem wzruszony. Jakby go ktoś naciągnął. To jest rozprostowany alt, ponieważ są melodie, których nie zagrasz ani na sopranie, ani na tenorze, ani na barytonie, ani na niczym innym, tylko na alcie i koniec. Na przykład Grand de Buffet. Nie? Melodie z filmu Wielkie Żarcie. On jest grany na manzello. Ale manzello to jest prototyp saksofonu altowego. A ja z altem wyglądam śmiesznie, bo mam 2 metry wzrostu i ten mały saksofonik dla dziewczyn. I znalazłem, okazuje się, że jest firma Moriad, która robi rozprostowane alty. I to jest wtedy taki instrument, wygląda to trochę jak basowy klarnet, ale jest to zwykły alt. No jak tak zobaczyłem, to zatęskniłem za nim. Chyba sięgnę dzisiaj. Podęciaka. Dostałeś złotą płytę i rozwiązałeś zespół. Tak. Nie, żebym przepraszał za to kolegów, ale faktycznie zrobiłem to z dnia na dzień. Nagle dostałem do ręki tą platynową już chyba, czy złotą wtedy płytę. Później się okazało, że jest jeszcze platynowa ona. Ale nagle zrozumiałem, że ja chcę teraz Coltrane'a gonić? Nie dogonię Coltrane'a. Oczywiście ludzie przyjdą, oczywiście ludzie kupią, oczywiście jakby dadzą sobie wcisnąć ten kit. Nagle mi po prostu z dnia na dzień przeszło, a też oczywiście sytuacja polityczna dookoła się zmieniła, miało być inaczej. Wygrał PiS i po prostu nagle się okazało, że znowu jest o czym śpiewać. Bo wcześniej już nie było o czym śpiewać. O czym miałem śpiewać? O ciepłej wodzie w kranie? A poczekaj, bo jeszcze wydałeś jedną jazzową płytę. Tak. Pamiętasz, kto ci powiedział I want to play with you? Jest, oczywiście. No. I 2016. On się nazywa Calvin Weston. No to było ciekawe, bo Westona znam od dawna, bo chodziłem zawsze na Almera. Almer go przywoził, to był taki szalony perkusista. I zawsze mówiłem, no takiego mieć, to można byłoby coś zmontować śmiesznego, nie? I byłem na jazz, to się nazywało się Summer Jazz. Tak. To Summer Jazz i mówię, o, jest Weston, jest znowu ten gość, jego mieć. I później staliśmy, piliśmy drinki, on był z daleka i nagle podchodzi do mnie ten gość. Mówi, are you Maleńczuk? Ja mówię, yes. Mówi, I want to play with you.
Myślałem, że to jest jakieś rządzenie losu. Potem się dopiero okazało, że tak do każdego gada. Ale wtedy myślałem sobie, że to jest rządzenie losu. Wziąłem to za dobrą monetę. Ale z tobą nagrał płytę. Tak, ściągnąłem go na wieś, przyleciał do nas ze Stanów. Zamówił sobie takie bębny, jakich jeszcze nie widziałem, znaczy i taką ilość bębnów. Przez 2 godziny je ustawiał. Jak przyleciał samolotem, przyjechał, jeszcze 2 godziny później jechaliśmy samochodem. Nic nie jadł, nic nie pił. Akurat w tym samym momencie przyjechały bębny. 2 godziny składał te bębny, złożył te bębny i zrobił takie coś. I wszystko stroiło. I wtedy dopiero powiem, teraz mogę coś zjeść. I okazał się skończonym profesjonalistą. Calvin Weston. Dużo gadaliśmy właśnie o kobietach na przykład, nie? No, żonę, nie wierzę, po, żonę że ma Polkę. Tak. Dużo gadaliśmy o kobietach, on zawsze mówił, don't tell me. I zrobiliśmy fajną płytę, tylko że po prostu ja w pewnym momencie zacząłem szukać gitarzysty do tego interesu. Ale żaden gitarzysta mi nie pasował. I nagle stwierdziłem, przecież ja jestem gitarzystą. No i zaczęły się takie troszeczkę kombinacje, że grałem i na gitarze, i na saksofonie. I ta płyta wyszła tak bardziej, dużo bardziej awangardowo. Chciałem wykorzystać te jego umiejętności. Mm-hmm. Nie? I stwierdziłem, że nikt mi go tak nie pociągnie, jak ja go sam pociągnę, ale od gitary. Tego się już później nie dało jakby grać na koncertach. A ten tytuł Mrówka? To jest od waszej, czy twojej mrówczej pracy? To jest od mojej mrówczej pracy, ponieważ jestem mrówką renesansu i jakby tego w ogóle po mnie nie widać, ja tego w ogóle po sobie nie pokazuję, ale jestem pracowitym człowiekiem. Jeżeli chodzi o sprawy artystyczne, sprawy jakby codziennego kontaktu z instrumentem i tak tej pracy nad sobą, to jestem mrówką. Ty w ogóle mówisz, że poza sceną jesteś aniołem. To tak nie do końca chce mi się wierzyć. To znaczy, oczywiście pewnie nie jedna kobieta może powiedzieć, że jestem złym człowiekiem, czy coś w tym stylu. Ale wracając do Westona, podoba mi się ta opowieść, jak przyjechał do ciebie kot, przez kilka dni uciekał przed nim. Tak, on taki kot, duży człowiek. Kot się bardzo zdziwił na widok czarnego człowieka. To prawda, że koty są bardziej wzrokowe, sami nie ma tego problemu, nie? Ale koty są bardziej wzrokowe i faktycznie mój kot przez dzień chodził przy ścianie, jak on przechodził i bardzo się dziwił na jego widok. No, udawaliśmy, że tego nie ale Weston się śmiał, Weston się z tego śmiał. Że ma pana świra. Tak, nie, Weston się śmiał z tego i to w ogóle, wiesz, jakby bardzo dobrze się dogadywaliśmy. Może nawet za dobrze. Powoli kończymy, nie chcę cię już męczyć, ale chciałabym ci jeszcze pokazać wywiad z tobą w Talk Shoku. 2012 rok. Zobacz sobie, jak wyglądałeś wtedy. Pamiętasz? Pamiętam to. Te rude włoski. Śmieją się ze mnie do dziś. A gdzie państwo byliście na wczasach tego roku? O, byliśmy, proszę pana, w naszym... Nie wyjeżdżaliśmy z naszego pięknego kraju, naszej ojczyzny. Nie szukaliśmy szczęścia na zachodzie, ani wschodzie lub południu. Dobry. Jeździliśmy od znajomych do znajomych, którzy mieszkali w Polsce. Coraz więcej moich przyjaciół powynosiło się na wieś. Mają już samochody i pokupowali sobie domy i po prostu... Też kto wie, czy w końcu ja coś takiego nie zrobię, ale to chyba jeszcze nie prędko, na razie jestem jeszcze miejskim szczurem. Ale ze wstrętem tak się jakoś pan przeciągnął. Nie, bo po prostu szczerze mówiąc można zdechnąć z nudów na polskiej wsi. Taka prawda, że po prostu jednak mimo wszystko za każdym razem jak w końcu... No i popatrz, jakie koło się zrobiło. Słuchaj, jak sobie nie zorganizujesz czasu, to zdechniesz z nudów. Jak nie masz grać z kim grać, to grasz sam. Pamiętam, że spotkałem jakiegoś kolegę, co on, grasz coś? Ale nie mam z kim. No, co znaczy nie mam z kim? Jak nie masz z kim, to grasz sam. Ale pamiętasz siebie tego. Takiego w tych rudych włosach z tą grzyweczką? Tak. Dopiero sobie dzisiaj uświadamiam, że pewne moje wypowiedzi z tamtych czasów można byłoby uznać za prawicowe. Pamiętam, bo tam coś mówiłem o patriotyzmie i tak dalej. Tak, mówiłeś przede wszystkim o tym, że artyści powinni występować w wypranych i wyprasowanych podkoszulkach. Bo inaczej mu nie zabrzmi. Tak. Nadal tak uważam i jest to prawda, że jak wyjdziesz źle ubrany, to ci nie zabrzmi, jak się nie przebierzesz. Tam jeszcze mówisz o tym, że znajomi wszyscy sobie domy kupili. Ty wreszcie sobie kupiłeś dom, masz dobry samochód. Lubisz pieniądze? Nie. Pozbywam się ich jak tylko mogę. To znaczy, jesteś rozrzutny. Pozbywam się ich przy każdej nadarzającej się okazji. Możesz to uwierzyć. Nie ma czegoś takiego, że lubię pieniądze.
To nie tak. Dobrze, że mi się udało trochę zaoszczędzić i spokojnie teraz żyję. Bo... No właśnie, o to chciałam zapytać. No to w tym momencie lubię, w tym momencie lubię te pieniądze. Oszczędzania. Lubię, w tym momencie lubię te pieniądze, ale to trzeba też mojej żonie powiedzieć, oddać honor, że to jednak ona potrafiła przytrzymać te pieniądze, bo ja bym ich nie przytrzymał. Nie wrócę do tematu kobiet po tym, co powiedziałeś. Jakie masz plany? Ha, chcielibyście wiedzieć, wtedy byście mi od razu podłożyli nogę. Mój plan to wyjazd. Daleko? Tak mówią w telewizji. Nie, ale serio cię je pytam. Myślisz, że chętnie bym gdzieś wyjechał, powiem ci szczerze. Tak, tak, tak. Marzy mi się jakiś wyjazd, ale nie powiem wam gdzie, bo nie chcę zapeszyć. Ale to? Na pewno nie na zachód. To ja trzymam kciuki za to, no. Żebyś sobie wyjechał i odpoczął i pożył spokojnie. Znaczy, wiesz, jestem wypoczęty jak cholera. Ja jeżeli wyjadę, na pewno nie wyjadę po to, żeby odpoczywać. Nie wyjadę po to, żeby leżeć na hamaku, to jest pewne. Nie po to. No, na całym świecie nie ma koncertów. Ale można nagrywać. Można? Można robić recording. A wiesz co, a ja cię jeszcze zapytam, czy ty coś potrafisz robić poza śpiewaniem? Potrafię grać na gitarach, potrafię grać na saksofonach. No, a poza muzyką? Uczyłeś się obróbki skrawaniem, więc masz... Potrafię spawać. Tak, masz... Potrafię obsługiwać tokarkę. Manualną sprawność. Manualna sprawność i tokarka, no nie wiem. Spawanie to nie jest sprawność manualna. To jest umiejętność innego rodzaju. Obraz w domu umiesz powiesić? Nie. Czy jesteś artystą? Nie, mam do tego ludzi. Absolutnie. Absolutnie nie biorę się za takie rzeczy. To ja ci życzę, Maćku, żebyś wyjechał tam, gdzie chcesz, gdzie marzysz. Czekamy na kolejną płytę, a tymczasem... Akurat. Róbmy swoje. Maleńczuk, gra Młynarskiego. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dzięki. Przez kolejne grudnie maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy upał w zimie w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą broń zieloną. Jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali. Jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy nie, jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktandą nadziei, żeby w sercach rejsiku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho. Prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przed wczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które zdracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa. Jeszcze tu będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą,
lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Jeszcze na strychu każdy klei po moje skrzydła i myśli sobie i garę, co nieraz w dół już mną, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz powtórował. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam go skwiera, gramy w nim swoje role na tłuszczycy bez sofnera. Gramy, lecz nie co się skończy źle, jeszcze nie. Co za cisza, jak to tak? Daj choć sygnał, daj choć znak. Męczę się i dręczę tu, rwi mi duszę. Miała ciało i te pe. Kolczyki, któż wie gdzie.